Hejka wszystkim! Tutaj. Dzisiaj mam parę newsów dla Was. Po pierwsze, tak wyzdrowiałam już i dziękuję Wam wszystkim bardzo za każdy komentarz, żebym szybko wracała do zdrowia. Tak cudownie się je wszystkie czytało pod ciepłą kołderką. News drugi. Przyszły do mnie już 3 fanarty, które sobie zaraz tutaj obejrzymy. Jeżeli wysłałeś lub wysłałaś już jakiś fanart, a nie pojawi się w dzisiejszym odcinku, to koniecznie napisz mi w komentarzu wysłałam bądź wysłałem. I wtedy będę wiedziała, że muszę pójść na pocztę. Po trzecie, bardzo duża ilość z Was dobrze zgadła pod ostatnim odcinkiem, że tak oficjalnie będzie odcinek z Minecrafta na moim kanale. Ale oprócz samego grania w Minecrafta jeszcze pojawią się jakieś takie małe dodatki, ale to już zobaczycie, jak wleci odcinek. Po czwarte, na mojej ankiecie zdecydowana większość z Was zagłosowała, że jesteście za tym, żeby zrobić weekend z Milusią Klaudusią. Tylko pod tym filmem napiszcie mi, kiedy w ogóle chcielibyście, żeby taki weekend pojawił się na moim kanale. Czy ma być to z okazji jakiegoś święta, czy może tak o po prostu któryś tam weekend? I po piąte, robi się już coraz szybciej ciemno i coraz zimniej na dworze, co jest akurat złą informacją, ale w tym wszystkim jest bardzo dobry plus. Coraz bliżej do Halloween, więc tak jak duża ilość z Was, a few moments later. Tak jak mówiłam, zanim ktoś mi przerwał. Duża ilość z Was pisała mi, żebym zagrała w Scary Teacher, a skoro już coraz bliżej naszego ulubionego święta, to możemy, myślę, zacząć sobie w to grać. Jesteście ciekawi, jak mi pierwszy raz pójdzie w tą grę? To dajecie! Pierwszy fanart jest od Alicji i Alicja. Zobaczcie, narysowała mnie i tu nawet są moje tatuaże. Jak idealnie odwzorowane. I zobaczcie, jaki podobny siwek. Oczywiście stoki boki. Ale i tak, podobieństwo uderzające. No i oczywiście, czego nie mogło zabraknąć na moim kanale, to śpiący kot. Akurat idealny fanart. Drugi fanart jest od Agaty, która, zobaczcie, tutaj jest Niusia Pepperoni. Tutaj jest synek pan Pieczarka, tutaj jest Orion, który jeszcze nie wystąpił w Good Pizza, Great Pizza, ale tutaj widzę, że ktoś już zasugerował, że może być to Orion oliwkowy. No i jest jeszcze kotek Agaty, którego sobie dorysowała do mnie. No i oczywiście, zobaczcie, ile ja mam tutaj łapek w górę, oczywiście zero łapek w dół. Ile jest łapek w górę? No czy to nie jest cudowne życzenie? I ostatni fanart, który póki co do mnie dotarł, jest od Natalii. Zobaczcie, jaki wielki, piękny, kolorowy napis Milusi i Klaudusi. No oczywiście nie mogło zabraknąć też mnie w niebieskich włosach. I co ciekawe, jak kolorystycznie jest fajnie dobrana moja koszuleczka i spodnie, żeby jeszcze pasowały do całości. No i sławny mój drapak, na którym wiecznie śpią moje kociaki. Orion jakiś zwinięty, zaśnięty. I Niusia wygląda z domku takiego. Chociaż akurat się zastanawiam, jak ona miałaby mi się tam zmieścić. W realu to nie występuje. Za wszystkie fanarty z całego serduszka Wam dziękuję. Buziaczki dla Was. A te fanarty, które już do mnie przyszły, oczywiście zawisną gdzieś tutaj razem ze mną, będą sobie na każdym odcineczku. Więc ja z niecierpliwością czekam na kolejne Wasze prace, a póki co zabieramy się za pierwsze granie w Scary Teacher. No i mamy tutaj historię naszej pani niegrzecznej nauczycielki, ale raczej to sobie przewiniemy. Ja chcę już jej robić żarty. Ja nie chcę czekać. Wiem tylko tyle, że cała ta gra polega na tym, że trzeba trochę prankować naszą jakąś nielubioną nauczycielkę, ale jeszcze w życiu w to nie grałam, więc jestem ciekawa, jak mi to pójdzie. Okej, mamy tutaj mały tutorial pokazujący, jak się idzie
Do przodu, do tyłu, okej. Okay. A jak się zniża kamerę? Jak można się obrócić tutaj? Ej, to tak powinno być jakoś... No dobra, okej, naciśnijmy, żeby otworzyć drzwi. No i teraz... O, jakoś się odwróciłam. Ale to było chyba jednorazowe zdarzenie. Dobra, bierzemy pułapkę na myszy i mamy ją położyć na stole. To jest nasze pierwsze zadanie. Dobra, kładziemy. I teraz chcę, żeby przykryć. Okej. I uciekamy z domu do czasu, żeby nas pani nie znalazła. I co się teraz jej stanie? Jak sobie idzie, to... O, jaka ja jestem dumna. Jaka ja jestem pewna siebie. Jakie palce opuchły! Jakie czerwone palce ma od tej pułapki na myszy! Ty jej oczy w ogóle! No okej, okay, pierwszy żart się udał. Biedna miała spuchnięte trochę paluszki, no ale może sobie faktycznie trochę zasłużyła. Okej, okay, nie szukajmy tutaj takiego głębokiego sensu. Mamy kolejne zadanie. No i pani nauczycielka. Boże, ten kwiatek przy jej marnym... Boże, ten kwiatek przy jej marynarce? Boże, nie umiem wymówić. Przy marynarce. Dobra, idziemy. I tutaj musimy coś kupić. O, tu są jakieś rzeczy do kupna. Dobra. Czy to jest śrubokręt? Nie, to jest wytrych. Okej. Otwieramy. No i wchodzimy. Czy ja mogę się już odwracać? Jest, mogę się odwracać. Dobra. I teraz mamy zadanie, żeby jej śniadanie źle smakowało. Dobra, no to pewnie musimy znaleźć kuchnię. Gdzie może być kuchnia? Nie wiem, tu mi się wydaje, to taki dobry pokój na kuchnię byłby. Ja, ona ma bilard w środku domu. Okej, okay, przechodzimy dalej. Tu jej nie ma. Idziemy. Po cichutku. Ej, ona wstała! Ona mnie zaraz łapie! Ej, chyba nie zauważyła, nie skumała, co się stało. Dobra, biorę... Tu mi się wydaje, że jest ostry sos. Widziałam, jak to... Jak ona szykowała sobie to śniadanie. Ja się schowam za drzwiami, bo ja się boję, że ona mi tu wyjdzie. Okej, ona chyba sobie poszła gdzieś tam dalej. Tu, jak wyjdę, chyba powinna ją widzieć. Dobra, nieważne. Siedzi. Okej. Dajmy jej to tutaj, ostry sos do płatków śniadaniowych. Boże, jakby to musiało ohydnie smakować. Czy mogę tutaj do szklanki to też dać? Nie, szklankę mogę podnieść. Ona tu idzie! Widziałam siebie na podglądzie. Dobra, ale udało mi się ucieknąć, no zobaczymy. Ej, złapała mnie! Aha, może tu chodzi o to, że ona ten czerwony sos zobaczyła na tych płatkach i dlatego nie chciała tego zjeść. Ale tam obok stała sól. Co się stanie, jak dosypiemy soli do płatków jej? Ogólnie płatki z solą to też nie powinno być smaczne. Ej, tu jest jakaś pułapka. Mogę to podnieść? Ej, podniosłam jakąś pułapkę. No niedźwiedzie. Gdzie ona jest? Boże, ja w ogóle nie znam jeszcze układu tej jego... Jak to? Tu była kuchnia, dobra. Ej, i spróbujmy z solą, bo to jest sól chyba, nie? Dobra, dosypmy. Tego nie powinna zauważyć. Nie, podnieś. Uciekamy, bo ona tutaj idzie. Zamknij drzwi. Czemu się drzwi nie zamykają? Zamykaj. Dobra, i zobaczmy, co ona zrobi. A ja myślałam, że to się powiększy. Dobra, okej, idzie już do kuchni. O, jeszcze wymieszała nam tą sól, zanim zjadła. Tak swoją drogą, kto takie płatki? Ej, no nie wiem, ja jak jem płatki, to używam łyżeczki, a ona użyła tylko łyżeczki do to, żeby rozmieszać naszą sól i później... O. Dobra, ale nieważne. Ważne, że to zjadła. Płatki śniadaniowe z solą, chociaż... Powiem wam, że bardzo dużo osób do płatków śniadaniowych dodaje tak ociupinkę soli. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem, ale jak ktoś tak lubi?
Widać, nasza pani nauczycielka tego akurat nie lubi, ale okej. Dobra, i teraz cieszy się oglądaniem telewizora. I my możemy się tutaj w coś wyposażyć. Ja chyba wybiorę ten taki do tańczenia. Dobra, okej. No i co tu się stało? Aha, to ją spowalnia jakby. Dobra, i znalazłam jakąś gwiazdkę. Zabieramy gwiazdkę. O, okej. I czym możemy... Dobrze, tutaj są podpowiedzi. Jakie mamy podpowiedzi? Aha, trzeba zapłacić gwiazdeczkę, tą, którą podniosłam przed chwilą, żeby mieć podpowiedź. Dobra. I nasza podpowiedź nam tu mówi, że trzeba rozwalić telewizor łomem. Okej. Łom. Gdzie to może być łom? Ej, a może gdzieś na ogrodzie? Zobaczcie, ja mam kolejną gwiazdeczkę. Dobra, podnosimy. I to chyba nie jest łom. Nie, to są takie nożyce. Ale czy to by nam nie wystarczyło do rozwalenia telewizora? No bo wiecie, jak poprzecinam wszystkie kabelki, to też powinno nie działać, nie? Ale dobra, okej, zobaczmy jeszcze, co jest na ogrodzie. Jaki ona basen ma! To ja nie wiem, ile ona zarabia. Ej, tu jest gwiazdeczka. Po drabinie mogę wejść. Dobra. O. Nie, jeszcze raz. O, jakieś picie tu mamy. To mi coś dało, nie wiem co. Ej, napiszcie mi, co to picie daje. Bo ja je wypiłam i... Czy ja tu mogę wejść? No, wygląda, jakbym mogła. O! Dobra, mamy kolejną gwiazdeczkę. Ale ja tu się powinnam skupić na rozwalaniu telewizora, a nie na zbieraniu jakichś gwiazdeczek, które nie mam pojęcia, co dają, oprócz podpowiedzi. Okej, i tutaj jest jakaś szopa. Albo garaż? Dobra, tu powinien być łom. Zdecydowanie. Mamy. Dobra, i teraz najtrudniejsze zadanie, bo trzeba znaleźć telewizor pani nauczycielki. W ogóle... Napiszcie mi w komentarzu, jak wy ją nazywacie, bo na pewno nie pani nauczycielka. Na pewno ma jakąś dziwną nazwę, której ja po prostu jeszcze nie znam i musicie mi pomóc. Dobra, okej. A czy ja mogę wpaść w tą pułapkę? Dobra, okej, czyli tak nie robić, zapamiętać. Ona jest w kuchni, czyli jak ja bym tutaj przeszła, to chyba nie powinno mi nic się stać. Aha, tu nie ma wyjścia. Tutaj jest to pomieszczenie. Ciężko się w to gra, jak się nie wie, gdzie co jest. O, patrzcie, kolejna puszeczka. Co te puszeczki dają? Nie wiem, ale zbiorę. Okej, tu jest jakiś... To mi się nie przyda. Póki ona jest na podwórku, szybko lecę jeszcze. Czy ten telewizor będzie u góry, czy na dole? Kurczę, mam nadzieję, że na dole. O! Kolejna gwiazdeczka. Podnosimy. Ej, co te gwiazdeczki robią? Czemu nie mogę... O! Jednak mogę, dobra. Koty! Ciszej tam! No i ja naprawdę... Gdzie jest ten telewizor? Kolejne puszeczki znajduję, a telewizora brak. Jest! Dobra. Jak się wybiera, tak się wybiera, dobra. Niszczymy. Czy ja mogę przez okno wyjść? Dobra, uciekłam. Ona nie jest chyba w ogóle tego świadoma, że ja coś zrobiłam. Puszeczka i gwiazdeczka. Czy ja zdążę wziąć puszeczkę, gwiazdeczkę? Najpierw biorę gwiazdeczkę, bo nie wiem, co puszeczki robią. Okej. No i już nie będzie mogła oglądać swojego ulubionego serialu, jakiegoś M na jak miłość, czy coś tego typu. Trudno. No, tego wymagała gra, tak? To nie był mój pomysł. To wszystko, co dla Was miałam w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne odcinki. Tylko koniecznie zostawcie dużo łapek w górę. Nie, najpierw subskrypcję. Tak, zostawcie dużo subskrypcji, ale z dzwoneczkami i tak jak już wspomniałam, bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, no i żeby było mi trochę miło. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa! Ale głośno mlaszczy.